Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Kolejny fragment Ewangelii według świętego Jana to dialog Pana Jezusa z faryzeuszami. Ten dialog, który Jezus prowadzi z faryzeuszami, pozwala nam odkrywać prawdę o nas i również pozwala nam odkrywać prawdę o Panu Bogu. Pan Jezus wskazuje faryzeuszom, że w swoim zamknięciu nie są w stanie otworzyć się i rozpoznać obecność Boga właśnie w Nim, w Jezusie. Że On jest tym, który miał przyjść jako prawdziwy Bóg, jako prawdziwy człowiek. I Pan Jezus bardzo mocno podkreśla im to, że z powodu tego, że nie uwierzyli, to będą trwać w swoich grzechach, to w tych grzechach pomrą. To bardzo mocne słowa Pana Jezusa. Przyjęcie więc Jezusa jako Boga, przyjęcie Jezusa jako Pana, ale również przyjęcie tej wielkiej prawdy, co On dla nas uczynił przez swoją mękę, przez swoją śmierć, przez chwalebne zmartwychwstanie, pozwala nam odkryć to, że Chrystus nas nieustannie chce wyprowadzać ze śmierci naszych grzechów do życia nowego, które jest w Nim, które nam przez tą tajemnicę właśnie naszej wiary o męce, śmierci, zmartwychwstaniu Chrystus przynosi. I ten fragment dzisiejszej Ewangelii, to co jest dzisiaj w tym dialogu między Panem Jezusem a faryzeuszami, każe nam, drodzy, stawiać sobie pytania. Po pierwsze, o to, jaka jest moja wiara w Jezusa. Czy ja Go przyjmuję jako prawdziwego Boga? Czy potrafię powiedzieć, to jest Pan mój i Bóg mój? Kolejne pytanie, jakie możemy sobie postawić, zatrzymując się nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii, to pytanie właśnie o to, czy ja wierzę też w to, co Pan Jezus konkretnie dla mnie uczynił. To, że Pan Jezus ciągle chce mnie wyprowadzać z grzechów do życia właśnie w tej wolności dzieci Bożych. Bo Pan Jezus mówi, nie uwierzycie we mnie, będziecie trwać w grzechach, pomrzecie w grzechach. A możemy być, drodzy, martwi za życia. Grzech sprawia to, że jesteśmy martwi za życia. Dlatego potrzebujemy tego nieustannego przyjmowania Jezusa, tego nieustannego wyznawania wiary w Niego. I to pomaga nam zbliżać się do Niego, który będzie nas wyprowadzał ze śmierci grzechów do życia w wolności. I będziemy dzięki temu również mogli w naszym życiu ciągle odkrywać tą obecność Boga. Ale to wszystko musi mieć właśnie taki kierunek, taki porządek. Dlatego warto nam się zastanowić nad tym wszystkim, w tym wielkim poście, który trwa. Jaka jest moja wiara w Jezusa jako Boga? Jaka jest moja właśnie relacja do tego, co On dla mnie uczynił? I doświadczenie tego, że jeśli przyjmuję, jeśli wierzę, to idę do Chrystusa, który mnie wyprowadza ze śmierci grzechów. Gdzie? W konfesjonale. I czas Wielkiego Postu jest właśnie czasem, gdy idziemy do spowiedzi. Bracie, siostro, kolejne pytanie. Czy byłeś już u spowiedzi wielkanocnej? Jeśli nie, to czy masz już ten dzień swojej spowiedzi zaplanowany? Może przy okazji rekolekcji w swojej parafii? Czy może przy okazji, która jest tworzona w twojej parafii, w twoim mieście? Skorzystaj z tej spowiedzi. Doświadcz tego, po pierwsze, spotkania z Jezusem, który jest Panem, który jest Bogiem. Przyjmij to, co On dla każdego z nas czyni. Przyjmij tą prawdę, że wyprowadza nas z tej śmierci grzechów, bo chce, żebyśmy żyjąc w Nim z bliskości byli ludźmi wolnymi właśnie. I do tej wolności nas wyprowadza, do tego życia w Nim. I doświadczajmy nieustannie obecności Boga dzięki temu właśnie w naszym życiu. Uwierzmy Jezusowi. Wyznajmy tą wiarę i doświadczmy Jego obecności. Amen.